tradycyjny klaps filmowy na początek i zaproszenie do nowego podcastu Akcji Demokracji, Akcja Espresso, który tworzę ja, Piotr Cykowski, który zajmuje się w Akcji podcastami oraz klimatem, oraz ja, Natalia Kowalik, która w Akcji zajmuje się mediami społecznościowymi. Tworzymy ten podcast jako zupełnie nowy format po to, żeby w krótkiej, w miarę zwięzłej formie podsumować najważniejsze wydarzenia każdego mijającego miesiąca oraz opowiedzieć o tym, co w Akcji w związku z tym robimy. I też zapytaliśmy osoby z Akcji Demokracji o to, czego by chciały słuchać w podcastach, i są to zarówno rozmowy z ciekawymi ludźmi. To my, ale też będziemy czasem zapraszać do podcastów różne osoby, które będą komentować bieżące wydarzenia, bieżące z danego miesiąca. Informacje polityczne, no to właśnie przede wszystkim ten podcast o tym, żeby żadne najważniejsze informacje nie umknęły. To może Natalia powiedz... Tak, taką bazą do tego podcastu jest codzienna prasówka, która pojawia się na kanałach media, która pojawia się na kanałach naszych mediów społecznościowych, na Instagramie, na Stories, na Threadsach i na Facebooku też na Stories. No i tam właśnie codziennie wybieram te najważniejsze wydarzenia z danego dnia. I tutaj w tym podcaście zbieramy w takiej skondensowanej wersji mocnej czarnej kawy te wszystkie najważniejsze wydarzenia i o nich wam opowiadamy. Określimy je lekkim komentarzem, nie zawsze bardzo poważnym, do tych bieżących wydarzeń oraz opowiemy, co w związku z tymi wydarzeniami jako Ruch Akcji Demokracji robimy. Zapraszamy was do śledzenia naszego podcastu we wszystkich aplikacjach podcastowych. Jesteśmy na Spotify, Apple Podcast i YouTube. Do dzielenia się nim z innymi osobami, bo w ten sposób podcasty się rozchodzą i informacje o tym, co robimy, dotrze do większej ilości osób. Do zostawiania nam komentarzy, bo chcemy się od was dowiadywać, co sądzicie na ten temat, o czym byście chciały i chcieli słyszeć w podcaście, na co powinniśmy zwrócić większą uwagę. Możecie pisać w komentarzach, możecie też pisać do nas na adres podcast@akcjademokracja.pl. Najbliższy pierwszy odcinek już na sam koniec lutego, więc zapraszamy też do śledzenia naszych mediów społecznościowych, żeby dowiedzieć się, kiedy dokładnie premiera pierwszego Akcja Espresso. I chyba to wszystko. I nie, jeszcze zapraszamy was do udziału w tym podcaście. A, byłbym zapomniał. Zapraszamy was do tego, żebyście krytycznie słuchali polityków, polityczek, nastrajali swoje uszy i wychwytywali, jakie bzdury tam mówią. I wtedy, po tym jak nam zgłosicie te wszystkie bzdury, to my wybierzemy tę największą i wyróżnimy ją jako największą bzdurę miesiąca. Tak, o bzdurze miesiąca opowiemy w naszym podcaście, ale również przewidujemy drobne nagrody, a swoje propozycje bzdur można zgłaszać w grupie facebookowej Wspólna Akcja. Tam w przypiętym poście w ankiecie można je wpisywać, można też je wysyłać do nas mailem na adres podcast@akcjademokracja.pl. Więcej informacji o tym podcaście, o regulaminie naszego konkursu, o tym, jak można wspierać kontakt do nas i wszystko, co najważniejsze, znajdziesz na stronie internetowej www.akcjademokracja.pl/podcast. Zapraszamy. Zapraszamy do słuchania.